To było dla mnie 2,5 godziny siedzenia w napięciu. Mhm. Poza napisami. Film o dyrygentce, trochę kompozytorce, chociaż takiej nie do końca to wychodzi. To nie jest do końca film o dyrygentce jako przedstawicielce zawodu. To jest film o kobiecie po prostu. To, co ona robi w życiu i to, czym się trudzi, to jest pewne tło do historii o osobie, o kobiecie. Once you get near or into a position of power, it's an intoxicating force. I mean, yes, this is about a concert musician, but it could just as easily have been about an architect or, you know, someone who's, you know, the guru of Apple Music, you know. Jest kobietą taką z charakterem, porusza się w tym świecie, w którym ma do czynienia z młodymi ludźmi, musi też ich uczyć, konfrontuje poglądy młodych ludzi na uniwersytetach, którzy są skłonni obrażać się o bardzo wiele rzeczy i nie potrafią też rozróżnić tego, jaki artysta był w życiu prywatnym od jego sztuki i ona jest przeciwna temu. Wszędzie są te telefony, wszędzie są social media, które grają też na trochę jej niekorzyść. Kobieta mieszkająca poza swoim państwem pochodzenia, mieszkająca ze swoją partnerką, z adoptowanym dzieckiem. Ale to jest postać wyjątkowo dynamiczna. Na początku poznajemy ją jako kobietę wyjątkowo nowoczesną. W konfrontacji z młodymi ludźmi faktycznie wydaje się troszeczkę już bardziej zaściankowa. Im dalej w las, tym ciężej jest się porozumieć. I to też jest bardzo ważny element tego filmu. Konflikt pokoleniowy między nią i starszymi maestrami i między nią i młodszymi solistkami. Ten film jest w ogóle bardzo przekrojowy. Powiedzenie, że to jest film o dyrygentce, dla mnie jest zupełnie nietrafne. Powiedzenie, że to jest film o kobiecie, pewnie tak najprościej, ale to jest film, który porusza bardzo wiele wątków, bardzo wiele problemów. Dużo ma na to czasu, bo trwa aż 2,5 godziny. Nie spieszy się, jest dosyć powolny. Im dłużej film trwa, tym są krótsze, mam wrażenie, te sceny, bo te pierwsze są takie wręcz przegadane. Jej background mamy od razu w pierwszej scenie i tak naprawdę z tą wiedzą kroczymy przez ten film. In 2010, with the support of Elliot Kaplan, she founded the Accordion Conducting Fellowship, which fosters entrepreneurship and performance opportunities. Nieustannie trzymał w napięciu. Nie ma w tym filmie ani przez chwilę poczucia komfortu i poczucia tego, że wszystko jest w porządku. Jest pewien niepokój, jest pewien stres. Pozornie powolny film, bez wyraźnej fabuły. Opiera się na niuansach, opiera się na takich elementach bardzo subtelnych, które budują coś bardzo wyrazistego. Refugee concerts in Zatari, which were attended by over 75,000 people. Czy zauważyłeś, jak zmienia się twarz głównej bohaterki? Z rozwojem jej postaci, z rozwojem jej sytuacji psychicznej postępuje też zmiana jej twarzy. Niby detal, ale bardzo, bardzo, bardzo sugestywny. Było zdecydowanie kilka takich ujęć, nawet scen, gdzie miałem wrażenie, że zaraz może być jakiś jumpscare. Śledziliśmy postać, mało światło i ona po prostu szła korytarzami i w każdej chwili mogło się coś wydarzyć. To jest, podejrzewam, też w pewien sposób przekazanie tego, co ta bohaterka czuła. Ogromna odpowiedzialność, ogromny stres. Mimo tego, że tak naprawdę można by powiedzieć, że dyrygent to nie jest najbardziej, może nie, że stresogenny, ale nie jest to taki zawód kluczowy. There was a lot, you know, that I had to do to even understand the alchemy of conducting, because it's such a weird, contrapuntal, uncoordinated looking profession. To jest też kolejny film o mistrzu swojego fachu. Pokazuje, jak te osoby są złożone, jeśli chodzi o ich sferę mentalną, jak dużo się w nich dzieje. Bo pierwszym takim filmem, który mi przychodzi do głowy, jest Nić widmo. Right now I'm just admiring my own gallantry for eating it the way you've prepared it. Świat, w którym ona się porusza, jest zimny, jest taki wykalkulowany, sterylny. Po prostu każde pomieszczenie, mam wrażenie, że nie ma tam brudu. Wszystko jest ułożone, nawet to, w jaki sposób jej córka się bawi. Wszystkie te jej zabawki są ułożone. I wydaje się, że całe jej życie jest właśnie takie pod kontrolą. Większość dialogów jest z zapleców drugiej postaci, na szerokim obiektywie. Tak jakbyśmy cały czas byli trochę zdystansowani do tych postaci. Nie możemy się właśnie zbliżyć, tak samo jak inne postaci nie są w stanie emocjonalnie zbliżyć się do głównej bohaterki. Zajmuje się ona muzyką i widać, jak ona przeżywa muzykę, a jednocześnie w życiu prywatnym jest tak zimna.
jest on ułożony jak taka dobra symfonia. Ma swoje wprowadzenie, ma swój klimaks. On pojawia się pewnie w 2/3 całego dzieła. To jest coś, co mi się tak kompozycyjnie faktycznie z muzyką klasyczną kojarzy. No i też właśnie to, że on przyspiesza, że te sceny stają się coraz krótsze. Jak zbliżamy się do końca, to znów troszeczkę się ten film stabilizuje, troszeczkę to na napięcie odpuszcza. Po tym szczycie już patrzyłem trochę na zegarek, że właściwie kiedy to się skończy, już tak trochę były dokładane te sceny. Clue tego filmu jest dynamika tej postaci i to, jak ona się zmienia, a nie to, w jakim momencie ta ewolucja jest zakończona. Your discovery takes place in rehearsal. When will that process begin again for you? We start on Monday. Jeżeli podobała wam się ta dyskusja i chcecie posłuchać nas jeszcze, kiedy rozmawiamy o muzyce, to zapraszamy was na stronę Radia Meteor. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 19:00 godzinne audycje na temat muzyki. Czasami się tam pojawiamy. Ja rzadziej, ale Kuba dosyć często. A ja zachęcam słuchaczy Radia Meteor, bo pewnie to też do nich dotrze, do oglądania Flesza.